Przeżywamy dzisiaj piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu, żeście zechcieli skorzystać z zaproszenia i przybyć do nas, aby otrzymać podziękowania w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu władz gminy. Chciałbym bardzo gorąco podziękować księdzu proboszczowi za odprawioną mszę, za modlitwę, za odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Myślę, że to takie wyjątkowe przeżycie, szczególnie osobom, które wspominają ten okres po 50 latach. Dzisiaj wchodząc do kościoła, rozmawiałem z Państwa Barzyńskimi i mówię, no taka piękna pogoda, czy była 50 lat temu taka? To też mówili, że była taka sama piękna. Więc myślę, że 50 lat jest to naprawdę piękny okres, który jest wielorakim doświadczeniem. Jest to okres, który na pewno wspominacie Państwo i z tej dobrej strony. Na pewno też były wzloty i upadki, ale życzyłbym Państwu, żeby w pamięci pozostały te najlepsze chwile. Tradycyjnie już od wielu, wielu lat przeżywamy jubileusz Złotych Godów w naszej gminie. W tym roku, tak jak wspomniał pan redaktor, 7 par jest szczęśliwych przeżywających ten jubileusz. Dzisiaj na naszej uroczystości przybyło par 4, pozostałe pary ze względu na stan zdrowia nie mogły dotrzeć. Na pewno do tych par dotrzemy do domu, zaniesiemy upominki, kwiaty i medale. Dzisiejsze obchody były rozpoczęte mszą świętą w naszym kościele, którą odprawił ksiądz proboszcz. Następnie w Gminnym Centrum Kultury odbyło się wręczenie medali, dyplomów, upominków, kwiatów. Złożone były życzenia i przede wszystkim radość jest tym bardziej ogromna, ponieważ wiemy, że 50 lat to jest ogromny szmat czasu, to jest piękny jubileusz. Chciałoby się powiedzieć, życzyłoby się wszystkim parom, które zawierają związki małżeńskie, zakładają rodziny, żeby takich jubileuszy doczekało, ale nie wszystkie pary mają to szczęście. Te dzisiejsze pary akurat są szczęśliwe, bo ten jubileusz mają okazję przeżywać i chciałbym im życzyć, żeby dopisywało im zdrowie, szczęście, żeby mieli zawsze wokół siebie przyjazne osoby, przyjazne dusze, które będą ich wspierać, pomagać. No i cóż, należy im życzyć jak najdłuższych, dłuższego korzystania z tego świata i wielu, wielu, wiele radosnych dni, no i przede wszystkim takich pogodnych jak dzień dzisiejszy. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Panie Zbigniewie, czy jest jakaś recepta na długie pożycie małżeńskie? Jak to się wam udało? Chyba zgodność charakterów. Nigdy nie mieliśmy jakichś, powiedzmy, konfliktów, jakichś sytuacji bardzo nerwowych. No, wspólne zainteresowania. Kończyliśmy te same studia.
geograficzne. Nasze hobby to turystyka. Dużo wędrowaliśmy, wycieczkowaliśmy wspólnie. No i to razem jakoś nam pomagało te wszystkie trudności jakoś tam pokonywać. Czy jest jakaś recepta na długie pożycie małżeńskie? Jak się to Państwu udało? No, jednym słowem jest, bo już moich kolegów to bardzo dużo nie żyje, to jakieś ja receptę mam w sobie, tylko nie wiem co, no, jak to wytłumaczyć, no. Po prostu, no, czy szanowałem, czy nie piłem, czy nie paliłem, tego nie wiem, no, to nikt mnie na to nie odpowiedział, a udało się, no, te przez 50 lat wspólnego życia bardzo pięknie, a nie wszystko się zawsze udaje, no, bo nie, także... Było dobrze, ale kończy się. Czego Państwu jeszcze życzyć? 60-lecie doczekać. Do tego życzymy. Dziękuję za rozmowę. Tak, tak. Czy istnieje recepta na długie pożycie małżeńskie w zgodzie i doczekania tych 50 lat, a później jeszcze więcej? No chyba tak, prawda? No, najlepszym dowodem jesteśmy my. To co żeście stosowali w swoim życiu codziennym, że Wam się udało? Wola Boża, nam się udało. Nie, to bez przesady, wola Boża. No, to bardzo trudne pytanie, bo to można o tym mówić cały dzień i nie wiem, czy by temat się dało wyczerpać. No, w ogóle no. Taka sama była pogoda wtedy, jak żeście mieli ten swój dzień jak dzisiaj, podczas 50-lecia? Pogoda była piękna, prawda, słonecznie. 15 czerwca. Co ponoć według ludowego przysłowia wróży szczęśliwe pożycie. No ale nie do końca, prawda? Bo dzieci mimo wszystko nieposłuszne. Życzymy w takim razie jeszcze doczekania posłusznych dzieci. Dziękujemy. To raczej może już prawnuków. Jak to wyszło, że Wam się udało? Co żeście takiego ciekawego zrobili w tym swoim życiu, że te 50 lat żeście doczekali wspólnie? Rozumieliśmy się przede wszystkim. Szacunek żony wobec męża. No, wzajemna pomoc po prostu. Bywały chwile trudne? Bardzo, bardzo, ale przeżyliśmy. Co trzeba stosować właśnie w tych trudnych chwilach? Wyrozumiałość, cierpliwość? I wspierania się nawzajem. Więcej nic. Nie trzeba pieniążków, nie trzeba nic. Jeżeli nie będzie zrozumienia, to nie będzie, małżeństwo nie przetrwa. Musi być zrozumienie. Rodzina świętuje razem z Wami? Rodzina, tak. Córka Justynka i córka Ewelina. Czego Wam życzyć? Zdrowia. Zdrowia. To wystarczy? Wystarczy.